Dieta dla mózgu to ważna kwestia. Dlaczego? Ponad 40 lat temu naukowcy udowodnili, że istnieje ścisły związek między zdolnościami umysłowymi a dostarczaniem organizmowi witamin i składników mineralnych. W tym filmie poznasz szczegóły. Dieta dla mózgu i jej wpływ na pamięć i koncentrację jest bezdyskusyjna. To pokarmy uruchamiają setki mechanizmów wpływających na intelektualne funkcje naszego mózgu. Stymulują produkcję enzymów, hormonów i chemicznych substancji zwanych neuroprzekaźnikami. Zwłaszcza neuroprzekaźniki odgrywają znaczącą rolę w procesach zapamiętywania i przypominania. Są to substancje chemiczne potrzebne do przesyłania sygnałów między komórkami nerwowymi, czyli inaczej mówiąc neuronami. Bez tych impulsów niemożliwe byłoby myślenie, kojarzenie czy też przyswajanie wiedzy. Dieta dla mózgu. Węglowodany złożone. Mózg stale odbiera, przetwarza i przesyła miliony informacji. Choć niewielki, u osoby dorosłej 2% masy ciała, jest on bardzo energochłonny. Zużywa aż 20-25% energii dostarczanej całemu organizmowi. W życiu płodowym ponad połowę. Jego pokarmem są glukoza i tlen. Sam mózg wykorzystuje prawie połowę krążącej we krwi glukozy. Reszta zaspokaja zapotrzebowanie innych komórek, także komórek nerwowych, na energię. Bez glukozy i tlenu obumierają już po 10-15 minutach. Źródłem glukozy są węglowodany, ale to nie znaczy, że należy jeść cukier, aby odżywić mózg. Cukier nie wymaga trawienia, czyli inaczej mówiąc, błyskawicznie przenika do krwi i stanowi bombę kaloryczną, a zarazem spore utrudnienie dla naszej trzustki. Musi ona bowiem wytworzyć dużą ilość insuliny, by zagospodarować taką ilość cukru. Jeśli wówczas organizm nie potrzebuje zbyt dużo energii, to cukier zamieni się w tłuszcz zapasowy. Inaczej jest z węglowodanami złożonymi. Znajdują się one w nasionach, ziarnach zbóż, mące z pełnego przemiału, nieuskalnym ryżu, kaszach, ziemniakach, fasoli czy soczewicy. Ich trawienie trwa pewien czas. Dzięki temu cukier jest uwalniany do naszej krwi stopniowo i organizm może go dobrze spożytkować. Poza tym węglowodany złożone zawierają dużo błonnika i witaminy, a także minerały niezbędne do właściwego wykorzystania składników odżywczych. Żeby poprawić myślenie, włącz do diety te produkty. Siemię lniane, czyli nasiona lnu, to najbogatsze źródło lecytyny, cynku i innych cennych kwasów tłuszczowych omega-3. Dynia zawiera błonnik, fosfor, potas i wapń, a także magnez oraz nieco witamin C i innych witamin z grupy B. Jej cennymi składnikami są też kwasy, które sprawiają, że umysł pracuje na wysokich obrotach, a także polepsza się pamięć i zdolność koncentracji. Pestki dyni pomagają usuwać toksyny i działają zbawiennie na system nerwowy. Innym produktem wartym regularnego spożywania są winogrona, ponieważ usprawniają one proces dotlenienia mózgu i zwiększają chłonność umysłu. Oprócz ważnego dla naszego organizmu potasu zawierają również żelazo i magnez oraz sporo witamin, m.in. niacynę. Śliwki to kolejny produkt. Zawierają one usprawniający krążenie potas, błonnik pomagający pozbyć się toksyn oraz witaminy B1 i B3, które łagodzą stres i korzystnie wpływają na pracę mózgu. Warto też sięgać po preparaty takie jak rzęszeń i miłożąb. I nie zapominajmy, że zielona herbata ożywia lepiej niż kawa i jest lepsza dla naszego umysłu. Czego unikać, aby cieszyć się najlepszą sprawnością umysłową? Po pierwsze, zadbaj o to, aby jeść regularnie. Aby nasz mózg dobrze pracował, konieczne jest regularne dostarczanie mu składników odżywczych. Długie przerwy między posiłkami nie służą pracy naszego całego układu nerwowego, bo mózg do pracy potrzebuje regularnych dawek glukozy. Inny błąd to nadmiar soli w diecie. Nadmiar soli zatrzymuje wodę w naszym organizmie i tym samym prowadzi do zwiększenia ciśnienia krwi, co z kolei może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, m.in. związanych z działaniem mózgu. Zbyt wysokie spożycie soli wpływa negatywnie na nasz układ nerwowy. Pod wpływem zwiększonej ilości sodu w organizmie dochodzi do zaburzeń w ukrwieniu mózgu, co z kolei skutkuje mniejszym natlenieniem mózgu. Tego typu procesy zachodzące w mózgu przez lata doprowadzają w konsekwencji do udarów i demencji.